Spójrzcie, widzowie, mamy update królików. Nareszcie, widzowie, nowe skórki. Tak jak wam mówiłem w poprzednich odcinkach, możemy je sobie kupić za specjalną nową walutę, czyli przepychacze do toalet, które również możemy kupić albo zdobyć w grze. Więc bardzo fajna sprawa, bo możecie tak naprawdę te wszystkie skórki królików zdobyć za darmo. Tylko musicie bardzo dużo grać, no i bardzo dużo wygrywać. Najbardziej ciekawi mnie ten skin Golden Rabbit, dlatego od razu, widzowie, sobie go kupimy. Tylko najpierw będziemy musieli kupić najdroższą ofertę. Niestety, takie jest życie, ale widzowie, trzeba to zrobić. Puuu, proszę bardzo, 5000 przepychaczy od razu mamy. A przy okazji, jak jesteśmy jeszcze w sklepie, to kupmy sobie ten pakiecik, ponieważ zawiera on bardzo ciekawą emotkę. Taka emotka Happy Rabbit. Dobra, mamy już tak naprawdę 5500 tych przepychaczy i słuchajcie, moglibyśmy kupić jakieś inne, na przykład tego, takiego króliczka, on też jest fajny, albo ten tutaj taki taki sensei króliczek, albo taki stumble króliczek. To są wszystko fajne naprawdę skiny, ale jeden skin w szczególności jest dla mnie najlepszy i to jest właśnie on, Golden Rabbit. Kupujemy go od razu, jest kupiony, ale on jest złocisty i to jest skin coś specjalnego, naprawdę. Ej, to jest pierwszy skin coś specjalnego, który tak naprawdę gracze free to play mogą zdobyć za darmo. Mamy jeszcze 500 przepychaczy, wiecie co, kupmy sobie królikowe tak naprawdę te kroki, to zobaczmy sobie jak to wygląda. Mamy też emotkę, moglibyśmy sobie zakręcić też darmowym kołem, ale nie. O, jak on wygląda, on jest cudowny, on jest przepiękny. Dobra, zobaczmy tutaj w dostosuj, musimy zrobić tak, emotki, idziemy na emotkę. Ja chcę emotkę tego królika, czekajcie. O, jest, Happy Rabbit, dawajcie go. Puu, tutaj na przykład go damy i oprócz tego, czekajcie, animacje są takie same, ale o, kroki królicze. Jo, czekajcie jak to wygląda, patrzcie, takie uszka chodzą za nim. Dobra, bierzemy to. Oczywiście, że musimy to właśnie wybrać. Mamy emotki, mamy kolor, mamy skórkę najlepszą na świecie. Czekajcie, zobaczmy sobie, jest tutaj, o, ja cię krecę. Dobra, to jest faktycznie skin coś specjalnego. Nie wierzę, i to w dodatku żółty, mój ulubiony. Dobra, widzowie, i mamy tutaj szał królików, czyli nowe wydarzenie, w którym właśnie możecie zdobyć te przepychacze. No i, że tak powiem, możecie sobie, że tak powiem, kupić potem za te przepychacze właśnie te króliczki i inne takie sprawy. No dobra, widzowie, to będzie dosyć proste. Ile przepychaczy? Wow, widzicie tu, ja cię kręcę. Nie mogę tego, strasznie dużo. Dobra, czekajcie. Mi się wydaje, że te przepychacze wskazują poprawną drogę. Czy wam też się tak wydaje? Uwaga. Nie, to nie jest poprawna droga. Albo trochę poprawna droga. Tak w połowie bym powiedział. Uwaga, czekajcie. Idziemy, idziemy. Ale wszyscy lecą. Ale wszyscy nawalają. Patrzcie, normalnie tak szybko nikt nie przechodzi tego poziomu. A teraz patrzcie, ile osób tu przechodził. Uwaga, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Myk! Dawajcie, kopnęliśmy to parę osób. Dobra, i szybko musimy przejść. Dawajcie, bierzemy przepychacza jednego. I szybko, szybko, szybko musimy numer pójść. Ło, było naprawdę blisko, słuchajcie. Dużo przepychaczy w sumie jeszcze zostało. Patrzcie, ile na tej mapie zostało przepychaczy. Ale jak widzę, chyba ludzie nie są skupieni, żeby właśnie te przepychacze, że tak powiem, zdobywać. No rozumiem, dobra, spoko. Ale wiecie co, widzowie, no powiem tak. Nie wiem w ogóle, ile się dostaje przepychaczy za w ogóle za grę. Czy w ogóle jakiekolwiek się dostaje przepychacze. Czy tylko i wyłącznie te, które zebraliśmy przepychacze, to te właśnie dostajemy. Wydaje mi się, że też się dostaje jakąś na przykład za wygraną. Bo te osoby, bardzo dużo osób ma w sumie tego królika złotego, tak mi się wydaje. I mamy bardzo dużo tutaj przepychaczy. Dobra, lecimy. 3, 2, 1, startować. O, dobra, o nie, przepychacz. Dobra, wzięliśmy. Dobra, kolejny przepychacz. Dobra, wziąłem. Teraz na pewno wziąłem przepychacza, bo był dźwięk. O, ale jestem pierwszy, ale mi idzie. Dobra, przepychacz, hop, mamy przepychacza, świetnie. Let's go, dawajcie kolejny przepychacz. Pyk, dobra, dla mnie. Ej, dobra, już 4 przepychacze. Naprawdę fajnie nam idzie. Pyk, nie, co my zrobiliśmy? Ale to było głupie, ale spokojnie, przejdziemy. Na pewno to przejdziemy. Uwaga, uwaga, myk. Dobra, uwaga, coś takiego, hop, dobra, wskakujemy drugi raz. Świetnie, świetnie, świetnie. Dobra, idziemy tutaj. Na spokojnie, myk. Dobra, patrzcie, ej, ale my jesteśmy koksy. Dobra, ładnie. I teraz uwaga, musimy ostatnią rzecz zrobić, czyli tak, wskakujemy na to. I uwaga, nie wiem na co wskoczyć. Dobra, nie wiem, na to na przykład, hop, hop, o, nie, dobra, udało się. Wow, ledwo, ale nam ledwo poszło. Dobra, myk! Dobra, użyliśmy tutaj budki i na szczęście przeszliśmy, ale gdyby nie ta emotka, w sumie i tak chyba byśmy to przeszli, ale widzowie, no nie było łatwo. I teraz ostateczna runda, czyli runda trzecia, gdzie będziemy walczyć o pierwsze miejsce. Zobaczymy, czy nam się uda. Uwaga, mamy złotego królika. No, jako fan tutaj tego królika muszę to wygrać. Pierwsza gierka, no wypadałoby, naprawdę by wypadało tutaj wygrać. Jednak, no wiecie, widzowie, no nie wiem, czy się uda. Uwaga, bodbasz! Bardzo, o nie, ta gierka będzie dosyć trudna, ale spróbujmy. Mamy tutaj te przepychacze. Dawajcie, uwaga, skupmy się na przepychaczach. Przepychacze! Nie, ile osób? O nie! Wow, nie skupiamy się jednak na przepychaczach. No i nic nie zebrałem. Naprawdę ani jednego przepychacza nie zebrałem. To jest naprawdę jakiś żart. I jeszcze, wow, banany mi rzucają pod nogi. No nie wierzę. Co to są za osoby?
One są naprawdę niefajne, powiem wam szczerze. Bardzo dużo emotek używają. Ja powiem wam, no ja też używam emotek, to przyznam się, ale nie! Naprawdę, co to było? Ale to było słabe, przepraszam widzowie, no ja tego nie rozumiem. Co to było, widzowie? Dobra, ja tego nie rozumiem, ale teraz mamy mapę Hot Wheels i zobaczcie, ile tych przepychaczy tutaj jest. Strasznie dużo. Na samym początku jest ich naprawdę mnóstwo, ale uwaga, skaczemy. Wow, i faktycznie, widzowie, strasznie dużo osób w sumie ma tego złotego królika, tak? To nie jest w sumie jakiś mega rzadki skin, jak tak teraz patrzę. O nie, w ogóle gdzie mnie wywaliło? Nie! Ale ja nie przejdę tego szybko. Zobaczcie, ale osób tutaj leci. Nie dam rady. A, szybciutko, back. Dobra, wyskoczyliśmy. Ładnie, ładnie. Teraz robimy pro tutaj użycie. O, ej, patrzcie. Wow. Dobra, to było fajne. I teraz lecimy autkiem. Może zielonym autkiem. Dawajcie, cyk. Uwaga, wskakujemy elegancko. O nie, zamieniło mi tutaj autko, ale spokojnie. Jesteśmy na razie w dosyć dobrej pozycji. Tylko nie możemy teraz tego stracić. Uwaga, przyspieszenie. Dobrze, ładnie. Teraz tutaj przechodzimy. Tutaj przyspieszenie kolejne. Dobra, o, świetnie. Uwaga, mek, dobra. Kolejne przyspieszenie. Bardzo ładnie, to mi się podoba. I uwaga, teraz musimy, tak powiem, szybko się tutaj skupić. Ojojojo, nie, dostaniemy, ała, oberwałem. Ale spokojnie, dajemy radę. Szybko, zmieniamy tutaj, że tak powiem, przejście. Ładnie. I teraz uwaga, krokodylek, uwaga, myk, dobra. Przechodzimy i udało nam się na szczęście bez problemu tutaj, że tak powiem, przejść właśnie ten tor, tutaj ładnie, siup. Wskakujemy do wody, no i przechodzimy na kolejny poziom. No i uwaga, dobra, ta mapka jest spoko, jungle roll. I strasznie, ile tutaj jest w ogóle tych przepychaczy. Bardzo dużo jest tutaj, o, i mamy tutaj złotego królika. Musimy być ostrożni, bo ten złoty królik jest pewnie bardzo mocny, bardzo silny. Dobra, my tutaj przechodzimy. O, przepychacz! Dostaliśmy przepychacz. Dobra, był tutaj. O nie, co to było? Ty, on na mnie w ogóle, na głowę mi wszedł ten jakiś króliczek. Taki, ej, co to było? Dobra, ja nie mam pojęcia. Idziemy sobie w każdym razie tutaj. Wow, jak wszyscy skaczą! Jak wszyscy lecą tutaj! O nie, to się źle zaraz skończy. O nie. Dobra, idziemy tędy, dobra. Okej, przeskakujemy. Ładny skok to był naprawdę. Dobra, idziemy tu, skaczemy cały czas, skaczemy, hop, i teraz szybko musimy. Dobra, i teraz top 8. Czy damy radę top 8 przejść? Nie wiem. Musieliśmy użyć emotki buta, bo i tak jest naprawdę mega gorąco tutaj. Nie wiem, czy się uda. Naprawdę nie wiem, czy się uda nam to przejść. Uwaga, przeskakujemy. Dobra, uda się. Chyba. Nie, no na pewno się uda. Na szczęście się nam udało tutaj. Jesteśmy. O, prawie top 8. Dobra, jest, ale widzicie, wszyscy tutaj używają tych emotek buta. No i że tak powiem, nie jest łatwo. Chyba jako jedyny złoty królik przeszliśmy, czy to prawda? Tak, ten jeden złoty królik, który był w poczekalni razem z nami, niestety odpadł. No i my zostaliśmy jako jedyni tutaj, jako złoty króliczek. No dobra, teraz nam się musi udać, błagam, bliska, co teraz? Okej, o nie, lava land. No okej, i patrzcie, ile przepychaczy tu jest. W ogóle trochę dużo, dobra, weźmy, spróbujmy tutaj je zdobyć szybko, 3, 2, 1, uwaga. O, dobra, bierzemy go, już uciekamy. Patrzcie, co my zrobiliśmy, uwaga, bang, no nie możemy go uderzyć, może go nie uderzajmy jednak. Faktycznie to jest zły pomysł, dobra, musimy być mega ostrożni. Bo tu dużo osób, że tak powiem, ma emotki. Ja właśnie też muszę te emotki używać, tylko w taki mądry sposób, wiecie, żeby też tutaj, że tak powiem, nie zrazić tego, czy ja mam tą emotkę. Wiedziałem, patrzcie na to, aha. Patrzcie, co on zrobił, no co za, naprawdę najgorsze osoby to są. Mam złotego normalnie królika i od razu, widzicie co robią? Od razu mnie tutaj próbują uderzyć. No jasne, rozumiem, mek. Dobra, sorry, przepraszam cię, stary. Przepraszam cię, naprawdę nie chciałem tego zrobić, ale wszyscy na mnie emotki używają, więc ja też będę musiał. Przepraszam, dobra, zrobię tutaj śmiesznego króliczka. Siemanko, patrzcie na to. I uwaga, ktoś tutaj spadł. No na razie widzę, że parę osób tutaj odpadło. Dobra, czekajcie, spokojnie. Patrzcie, tutaj ta walkiria. Walkiria też jest mega mocna, dobra. Uwaga, a ona wie tutaj, co się dzieje. Ona wie, co jest 5. Dobra, idziemy tu. Idziemy teraz tutaj, idziemy tutaj. O ty, bang, dobra, używamy. O, dostał! No i zleciał. I co, sam użył emotki i zleciał. I bardzo dobrze mu, tak? Niech tak będzie. Uwaga, teraz musi przeskoczyć tutaj ktoś tutaj. Okej. Teraz musi przeskoczyć tutaj. Czy on tutaj wskoczy? Ej, może tu nie wskoczyć. O, dobra, chwila, teraz ja muszę wskoczyć tu, siup. Dobra, robimy tu. Teraz tu. Okej, na spokojnie. Myk. Teraz chwila. O nie, on użyje. Właśnie wiedziałem, że użyję emotki. Teraz ja używam emotki. Myk. Nie, dobra, spokojnie. I teraz czekajcie, gdzie trzeba iść? Cześć tu. Cześć, teraz tu. Teraz tutaj używam emotki. Myk. Dobra. Aha! Się. Jest, wygraliśmy to, ale nam się udało, to było mega blisko. I czekajcie, ile dostaliśmy przepychaczy? Chwila, czy w ogóle jakieś przepychacze się dostaje? Zaraz zobaczmy, sprawdźmy sobie w sumie właśnie, ile wygraliśmy. Ale ten złoty królik jest potężny, nie? To jest po prostu niesamowite. Najlepszy skin, jaki widziałem. 200 przepychaczy. To jest w sumie bardzo, to bardzo dużo. Tak naprawdę zagracie, czekajcie, trzeba wygrać 25 gier, żeby takiego złotego królika zdobyć. Nie mogę, widzowie, gramy dalej, ponieważ ja muszę zdobyć wszystko, co jest w tym króliczym sklepie. Dobra, tym razem nam się na pewno uda, zresztą raz już wygraliśmy, więc drugi raz chyba nie będzie problemu. I mamy, jak widzicie, bardzo dużo tutaj przepychaczy, ale tak naprawdę, w sumie wiecie co, widzowie, tych przepychaczy się kompletnie nie opłaca zbierać, jeśli mam być szczery, ponieważ bardziej opłaca się tak naprawdę po prostu wygrać gierkę. Za wygranie gry macie 200 przepychaczy. Czy wy kiedykolwiek jesteście w stanie zdobyć 200 przepychaczy, tak po prostu nie wygrywając gry, tylko tak normalnie zbierając je? No chyba nie. Wydaje mi się, że jest to praktycznie niemożliwe.
możliwe. Wow, co mi tu robią, jakieś nielegalne triki. Dobra, my tutaj przechodzimy i widzę tutaj kolejną osobę. Jest tu osoba ze złotym królikiem, która jest prawdopodobnie bardzo, to bardzo mocna. I wiecie co, trzeba uważać tutaj. Uwaga, my przechodzimy. No, sobie przejdźmy może tak na wszelki wypadek, żeby tutaj nie było problemu. Siup. Dobra, przechodzimy jako dziesiąci. No i na szczęście tutaj idziemy do kolejnego etapu. Yo, dobra, kolejny las jungle. Ale niech wam będzie, okej, spokojnie. Zagramy sobie tą mapę tutaj, ponieważ wydaje mi się, że damy radę ją przejść. Uwaga, 3, 2, 1. Ej, w ogóle 3 złote króliki są aż. Ale dużo. Nie, i co się stało ze mną? Ej, co to było? Co to było? Widzieliście to? Jakoś tak słabo zagrałem to, ale no dobra, nieważne. Uwaga, hop, dobra, skok. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, emotka buta, przepraszam. Muszę to zrobić. Wszyscy używają emotek, więc ja też muszę. I uwaga, lecimy. Lecimy. O, o, dobra, dawajcie. O, jako złoty królik. Proszę, szybciutko. Nie, nie przejdę chyba tego zaraz. Myk, dobra, muszę użyć emotki. Przepraszam bardzo wszystkie osoby tutaj, ale niestety, no muszę być pierwszy. Uwaga, skaczemy, 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 skaczemy. Skaczemy, hop, dobra, teraz tutaj, teraz tu. O nie, dobra, na spokojnie, wiecie co? My może bądźmy tacy bardziej, tak powiem, bezpieczni, robimy coś takiego, ale że tak powiem, nie poddajemy się i cały czas idziemy. Cały czas idziemy naprzód. Tylko 8 osób przejdzie, więc mało, więc bardzo, to bardzo mało, że tak powiem. Dobra, nie, nie kupnąłem go, co? O, o, i mogę to przegrać, mogę przez to przegrać, mogę przez to przegrać. Na pewno przez to przegram szybko. Wow, emotka buta. My, dobra, jesteśmy piąci, sześci, siódmi, dobra, i już 8 osoba, więc naprawdę, wow, prawie byśmy tego nie przeszli. No i uwaga, znowu ta sama mapa. Ej, ja nie wiem, co się stało. Dwa razy pod rząd, dobra, ale tym razem nie będę używać emotek, okej? Okay? Ej, dobra, zróbmy taki challenge. Nie używamy emotek. Nieważne, ile osób by tutaj chciało mnie strącić, zrzucić, to ja nie użyję emotki ani razu. O, ja robię takiego króliczka, ja mam taką emotkę. Ja będę używać tylko tej emotki taka, która nie jest, że tak powiem, jakaś taka mega, ale to mega, tak powiem, która uderza kogokolwiek, tylko po prostu, patrzcie, taką darmową emotkę. Emotka króliczka, halo? Halo, proszę mnie nie bić. Dobra, bo już się boję, że ten orbitalny skin mnie zaraz uderzy, ten kosmiczny, ale chyba nie. Widzę, że nikt tutaj nie używa emotek. O, ktoś tutaj króliczka używa emotki. Ja też mam emotkę króliczka, tylko taką płatną, a on ma chyba darmową, mi się wydaje. O, ale to jest słodziutkie. Ja nawet taką emotkę kolejną ktoś rzucał. O, ale to słodziutkie. Mega słodziutkie, więc my nie będziemy używać emotek buta, chociaż jestem pewien. O nie, nie emotek buta, emotek pięści, ale coś mi się wydaje, że ktoś tutaj ma emotkę pięści, tylko jej po prostu na razie nie używa, żeby zmylić tutaj innych przeciwników. Wiecie, ja bym tak robił na przykład, jakbym grał tak, wiecie, tak dyskretnie, żebym robił tak. Nie używałbym tych emotek pięści, dopóki nie zostałby ostatni gracz i wtedy, kiedy on się najmniej tego spodziewa, bym go uderzył. Dobra, ja też używam emotki króliczka, takiego ładnego. Nie spychamy nikogo. O nie, o nie, ale daleko to jest. Wow, wow, mega daleko, czekajcie. Czekajcie, dobra, musimy tam wskoczyć. Hop, dobra, wskakujemy. Dobra, na spokojnie. Ej, oni to wskoczą. Nie, nie przeskoczą tego! Nie, co wy robicie? Ej, panowie, wy tego nie przeskoczycie. No i chyba lipa. Oj, mega lipa, mega lipton. Ale dobra, jesteśmy tutaj w trójkę tak naprawdę. O nie, idziemy tu. Idziemy tu. Ej, szybko, szybko, ej, co wy robicie? Uwaga, hop, dobra, wskakujemy w tym miejscu. Dobra, dobra, dobra. I teraz tutaj. Hop, mógłbym użyć emotki pięści, ale tego nie robię. Dobra, mam nadzieję, że inni też tego nie użyją. Uwaga, hyś, dobra, skoczę. Wow, udało mi się! Jest, ej, wygrałem to! Bez używania emotek. Dobra, mogłem ich strącić, ale widzowie, tego nie zrobiliśmy, ponieważ obiecałem wam, widzowie, że właśnie w tej gierce nie będziemy używać emotek. No i nie używaliśmy tak naprawdę. I uwaga, kolejne 200 przepychaczy do naszego ekwipunku. Czy to jest prawda? Ej, jeżeli tak, to będzie mocne. Jest 200 przepychaczy, a 0 normalnie zdobyliśmy ich, tak wiecie, w grze. No powiem wam szczerze, no nie opłaca się kompletnie ich chyba zbierać. Bardziej się opłaca wygrywać grę. Mamy 900 przepychaczy, czyli tak naprawdę jedyne co, to mogę kupić tego króliczka. Ale wiecie co, kupmy go sobie. To jest taka podstawowa wersja chyba tego złotego królika, bo ten złoty królik jest po prostu troszeczkę lepszy i troszeczkę droższy, ale tak naprawdę to jest ten skin, tylko że złoty. Mam tutaj naprawdę jeszcze dużo królików, więc będę musiał, widzowie, dużo pograć. No ale napiszcie w komentarzu, czy wam się podobał ten update, czy też nie. Mi się naprawdę bardzo podoba. Ten złoty królik jest po prostu niesamowity. Zostawcie łapeczkę i subskrypcję, a my widzimy się już jutro na kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!